Paweł podzielił trasę wycieczki rowerowej na dwa etapy, między którymi przez kwadransy odpoczywał. Pierwszy etap miał długość 18 km i Paweł pokonał go w ciągu 36 minut. Drugi etap miał 6 km i Paweł pokonał go z taką samą prędkością średnią co pierwszy etap. Uzupełnij poniższe zdania, wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz Odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. Pokonanie drugiego etapu wycieczki zajęło Pawłowi ile minut. Może na marginesie sobie tutaj zapiszmy, że mieliśmy pierwszy etap i pierwszy etap miał długość, zapiszmy S, droga to jest 18 km. I Paweł pokonał go w ciągu czasu. T równa się 36 minut. Drugi etap miał drogę równą, widzisz, 6 km. Napiszmy 6 km. Ale prędkość na obu tych etapach była taka sama. No i tutaj, jaki jest ten czas. Wiedząc, że prędkość zarówno na pierwszym i drugim etapie jest identyczna, możemy zauważyć taką zależność, że jeżeli tutaj jest pokonana droga 3 razy mniejsza, widzisz, tu masz 18, podzielić na 3 to 6, to czas też będzie 3 razy mniejszy, więc 36, jak podzielisz na 3, otrzymujesz 12 minut. Stąd możemy oznaczyć y, odpowiedź B. Teraz przejdźmy do drugiego pytania. Czas, który upłynął od rozpoczęcia pierwszego etapu do zakończenia drugiego, to no właśnie, ile minut? Wiemy, że pierwszy etap trwał 36 minut, drugi etap trwał 12 minut. Ale w treści również jest zapisane, że zrobił sobie kwadrans przerwy. Kwadrans, czyli 15 minut. Dodajmy ten czas pisemnie. Tutaj uzyskamy 13, 1 dalej, 1, 4, 5, 6, 63 minuty. Zaznaczamy odpowiedź D.